O wiele lepiej niż wiesz. No. Niż, słuchaj, robię peryskopa. Dobra. Poopowiadamy coś może, dobra, co? Okej, no. Dobra, słuchajcie, mamy, nie ma żadnych jetblacków, mamy nowe iPhony, to jest plus, tutaj jest zwykły. Słuchajcie, no ten nowy przycisk świetnie działa, naprawdę. Tak, działa, to jest po prostu tak przyjemnie, to jeżeli nowy przycisk Home po prostu jest wyśmienity. Świetnie działa. Mamy kilka zdjęć, zrobiłem kilka zdjęć 7 Plus, więc zaraz je udostępnimy może na Twitterze czy tak, gdzieś. Tak, zaraz rzucimy zdjęcia zrobione plusem. Nie ma oczywiście gniazda mini jack. To oczywiście pokazujemy Wam takie telefony, które są tu wystawione na sprzedaż. Ja swojego mam tu w torbie, na razie go nie otwieram. Mam czarnego, matowego, ale zaraz Wam pokażemy inne kolory, które są tutaj rozstawione. No nawet się przejdę. Co Wam będę żałował? O. Dzięki, pozdrawiamy iDream Łódź. I tu mamy tak. Tu mamy czarnego, matowego. Witam, witam. I wygląda on naprawdę dobrze. Moim zdaniem lepiej niż Space Gray dotychczasowy. Oczywiście jest ten fajny home button. Ja nie widzę Onyxa, poszukamy go zaraz. Na razie nie widzę. Ja mam 7 128 giga czarną. Głośników stereo jeszcze nie testowałem. Zaraz zobaczę, jak to gra. Trzyma się chyba podobnie. Nie wiem, czy będę na plusa zamieniał. Jeszcze się zastanowię. Na razie plusa odbieram za godzinę dopiero, srebrnego, także będziemy mieli plusa do... No, recenzję zrobimy jego, tak? Także... No, prezentuje się naprawdę fajnie. Prezentuje się fajnie. Plus jest, no, klocek, ale ma lepszą baterię i ten aparat ma naprawdę świetny. No ja jestem przyzwyczajony do małego, mam 6S-a też zwykłego, więc chyba siódemkę zostawię sobie zwykłą, a plusa po prostu tylko do recenzji i pójdzie dalej w świat. Działa oczywiście wszystko bardzo płynnie i zobaczymy, jak tutaj, jak tam się My Apple ładuje. Jest elegancko. Ja też miałem plusa kiedyś, szóstkę zwykłą. Czy jest szybszy? A to ciężko powiedzieć. Trzeba by zrobić testy jakieś. No na to nie mamy teraz czasu. No ja zdecydowanie używam iPhone'a. Słuchajcie, ten przycisk jest zajebisty. Jasność ekranu, no teraz jest na full. 7 plusa srebrnego będziemy mieli i 7 zwykłą czarną. Słuchajcie, przejdę się po sklepie, poszukam tego Jet Blacka, może gdzieś będzie, dobra? Tutaj na pewno go nie ma. Tutaj mamy iPhone'a SE. Tutaj są jeszcze iPhony jakieś. Ale to jest szóstka, widzę, tutaj mamy szósteczkę. 6S-a znaczy się, w plusie, w Space Grayu. Szukamy dalej. Tutaj mamy znowu matowego. O. Nie, na plusa już mam chętnego, także nie mam nic na sprzedaż, słuchajcie. Także. No chyba, żeby się udało coś kupić bez rezerwacji, to wtedy mógłbym przywieźć, natomiast na tą chwilę nic nie wiem. No, na razie tylko są rezerwacje obsługiwane, później zobaczymy. Tu też jest, słuchajcie, szary zwykły, znaczy czarny. Nie ma nigdzie żadnych jet blacków, po prostu ani jednego na wystawie nawet nie ma. Idę zobaczyć na zegarki, okej, niech będzie, bo w sumie nie mamy co...
No są zegarki. Zaraz poszukamy edition, czy jest jakiś. Słuchajcie, jest edition. Jest edition. Wygląda zajebiście. Naprawdę. Pięknie wygląda. Nie, nikt nie kupił Jet Blacka, ponieważ Jet Blacków nie ma. Ani nie było ani jednej rezerwacji na Jet Blacka. Nie ma w ogóle, one nie, jakby nie istniały. Tak, tu są, tutaj są stalowe, słuchajcie. Też świetnie wyglądają. Ale ten biały, no jest no kosmos. Zajebisty, naprawdę. Wygląda świetnie. Stalowy. Ja oczywiście kupię sobie Sporta, ponieważ ja potrzebuję lekki zegarek. Tutaj macie Nike. To jest ta wersja. Ok. Tak. Also die neue Version 7.2. Tutaj są dwa rodzaje zegarka Nike. Das ist das gleiche, nur dass das 38 cm ist, das Gehäuse ist 38 und das ist 42. Czy co wyjdzie później? O iPhone'ach mówisz, czy o Apple Watchach? Tutaj mamy znowu białego. Tu są małe, tu są duże. Tak, ja podejrzewam, że oni mają troszeczkę problemy z produkcją tego Onyxa. I znowu biały. Nie wiem, nie ma cen, słuchajcie, ja nie pamiętam ile kosztują. Nie będzie mnie w Łodzi. Tak, ja prawdopodobnie wybiorę tego Nike właśnie. Tego ciemnego oczywiście. Teraz mam jasnego, więc sobie teraz... Onyx się nie sprzedaje jak ciepłe bułeczki, ponieważ ani jedna sztuka nie została sprzedana. Ich po prostu jeszcze nie ma. Ja podejrzewam, że gdzieś tam jakieś problemy produkcyjne może mają z tym materiałem. Ciężko powiedzieć. No. Ciemny się porysuje, wiem o tym, ale no takie jest życie. Nie wiem, co byście chcieli zobaczyć jeszcze? Tu są reklamy iPhone'ów, Apple Watch'ów. Stal jest za ciężka. Ja używam tego zegarka do sportu, także ciągnięcie takiego kajdana ze sobą to jest po prostu nie dla mnie. Onyxów w ogóle nie było, słuchajcie. Ani jednego Onyxa nie było... Ja nie słyszałem, żeby ktokolwiek kupił Onyxa, jeżeli chodzi o rezerwację. Tutaj iPody są. O, tutaj mamy nowego Apple Watcha. Ale ja... No nie przeszkadza mi to, słuchajcie. No ja mam tego Apple Watcha starego. I nie jest w jakimś tragicznym stanie. Jakoś daje radę. Dobra, słuchajcie, co byście chcieli jeszcze zobaczyć? Bo nie wiem, czy chcecie zobaczyć na przykład różowego? Proszę. O, różowy plus. Krystian? Foteczka. Na fotka.pl. Żartuję, na Tindera zaraz wrzucę. No, i tak to właśnie wygląda. Ludzie iPhone'y kupują, słuchajcie, wszystko schodzi jak ciepłe bułki, naprawdę. Dobra. Dobra, słuchajcie, kończymy transmisję. Jestem oczywiście na Snapchacie, jestem na Twitterze. Nie do domu. No mamy kolejne rezerwacje na kolejne godziny. Tutaj będziemy do południa, bo niestety nie jesteśmy w stanie kupić wszystkich naraz, bo system tutaj nie przyjmuje rezerwacji na szybciej niż za 10 minut, na którą godzinę był. Tak, tak. Kupiliśmy. Snap, jaki Snap? Na Twitterze wrzucałem. T0MA5Z, czyli Tomasz, gdzie O i S to jest 0 i 5. No. Także mam dopiero jednego kupionego, jeszcze będziemy brali dwie sztuki. Jeszcze będziemy brali jednego czarnego i jeszcze będziemy brali srebrnego plusa. O.
w ten sposób. Amazing, oczywiście, że amazing. Jak nie mogło być inaczej. Oprócz tego, że nie było amazingowej kolejki, ludzie tam dalej stoją, słuchajcie, przed sklepem, czekają na swoje godziny. My weszliśmy wcześniej, ponieważ po prostu mieliśmy pierwszą rezerwację na 8:30, więc nas wpuścili, a na resztę musimy czekać do południa dosłownie. Jeżeli chodzi o home button, no to jest po prostu świetny. Naprawdę czuć, ten Taptic Engine świetnie działa. Jakby no, ten skok czuć po prostu pod palcem, mimo że go fizycznie nie ma. No, jak dla mnie świetny ruch. To jest po prostu dwa razy. Nic tam, żaden brud nie wejdzie, jest po prostu tylko takie wyżłobienie lekkie. No rewelacyjnie to działa, naprawdę. Także zdjęcia, no robimy filmy. Zdjęcia wrzucimy zrobione tymi nowymi iPhone'ami na stronę, na Twittera. Nie ma Onyxów na stole, one jakby nie istniały, to jest po prostu, nie wiem. Czy jeszcze ich nie wyprodukowali, czy mają jakieś problemy z materiałem, no nie mam pojęcia, nie wiem dlaczego nie ma Onyxów. No. No na pewno ta wodoodporność uratuje niejednemu, że tak powiem, życie. Rose Gold jest oczywiście plus, zaraz wam pokażę, jasne. Tutaj jest. Proszę. Nie ma oczywiście. O, tak to wygląda. Nie widać, ten home button wygląda, słuchajcie, jakby był fizyczny, ale on to jest tylko takie wżłobienie i on fizycznie nie jest. Natomiast jak się dotyka go, to czuć wciśnięcie. Po prostu ten Taptic Engine tak fajnie robi pstryk. Jest wgłębiony jest i czuć, jak się go wciska, mimo że się go fizycznie nie wciska. Więc zrobili to bardzo fajnie. Słuchajcie, pokażę wam te zegarki. No, za tydzień jest premiera, ale w sprzedaży będą za 3-4 tygodnie niestety. There is no jet black. Okej. Okay. To jest ceramiczny Apple Watch. Jeszcze raz go wam pokazuję. A teraz wam pokażę Nike. To jest Nike jasny i ciemny. Zegarki są do pomacania, ale to trzeba ustawić się w kolejce i chwilę to zejdzie. A telefony no będą, prawdopodobnie będą, ale jeszcze nic nie wiemy. No będziemy wiedzieć, to będziemy o tym pisać. Na myapple.pl oczywiście. No. Dobra, słuchajcie. Serduszek nie widzę, więc kończę tą transmisję. Tu jest kasa. Pieniążki się przelewają. Jak działa mój Apple Watch? Normalnie działa. Na Watch OS 3 naprawdę nie zauważyłem, żeby coś dzwoniło. Super, wszystko super. Nie wiem, czy się da jeszcze rezerwować. Musicie sprawdzić na stronie, bo nie mam pojęcia. Natomiast słuchawki pytaliście. Słuchawki. Dajecie. Sorry, English? No, ja mogę kupić. No. Tutaj kolega z Rosji chciał ode mnie odkupić mojego iPhone'a, którego właśnie kupiłem. No, ale oczywiście mu nie sprzedałem. Wiadomo dlaczego. Także no, są tutaj. Tak, paruski, ale ja nie ten. Nie sprzedam, bo to już jest telefon, który ma, będzie miał właściciela. Więc nie sprzedam. Słuchajcie, nie widzę słuchawek nigdzie nowych. Poszukam jeszcze na tych. No właśnie szukam tych AirPodsów, ale ich nie widzę. Przejdę się tam na takie wewnętrzne stoisko z akcesoriami. Tam są właśnie, być może będą Beatsy. Beatsy są. Ale czy one są nowe? Nie mam pojęcia, czy to są nowe. Wireless. Dobra, Beatsy są.
Tak, AirPodsy już zginęły. Słuchajcie, nie ma tutaj żadnych AirPodsów, naprawdę. O, są takie Beatsy. Solo dwójki są. Nie widzę solo trójek, bo chyba o te chodzi, tak? Nie wiem, no jeżeli ktoś ma 6S, to nie wiem, czy warto zmieniać. No ja zmieniam, ale to ciężko powiedzieć. A jeżeli macie szóstkę bądź coś wcześniejszego, to myślę, że warto, warto. Case'y na siódemki są, wyglądają tak. No. Nie ma nigdzie AirPodsów. Nie mogę ich znaleźć, wiesz? Nie ma wystawionych. No. Dobra, słuchajcie, kończymy. No, jakbyście coś mieli, jakieś pytania, to atakujcie mnie na Twitterze. A inne takie luźne moje przemyślenia, czy jakieś tam materiały takie powiedzmy zakulisowe od nas na czacie u mnie. I do zobaczenia, do usłyszenia. Będziemy nagrywać podcast na pewno dzisiaj z naszymi wrażeniami, będziemy robić wideo. Będziemy pisać. Może jeszcze wrócę live, zobaczymy, jak się coś będzie działo, to na pewno wrócę live. Także trzymajcie się i do zobaczenia, usłyszenia, przeczytania. Cześć. Nie wiem, ile płacą, bo nie jestem zainteresowany, żeby im sprzedawać. Na razie, trzymajcie się.